Dzień dobry, Ania Lachowska, Fundacja Przemocni. Obiecałam ostatnio w komentarzu jednym, że nie będę już przeklinać w filmach, bo się dowiedziałam, że małolaty oglądają nasze filmy, więc okej, ale w tym filmie będą przekleństwa, dlatego że będę czytała. Będę czytała wiadomości, które ja dostałam od swoich przemocowców, gdy się z nimi rozstałam. I wiadomości, które dostała też inna dziewczyna. I one będą bardzo wulgarne. Nagrywam ten film po to, żeby każda dziewczyna, nie wiem jak z facetami, ale podejrzewam, że też was to może dotyczyć. Więc każda osoba, która rozstaje się z toksykiem, przechodzi przez to samo. Dostaje te same obrzydliwe wiadomości. Jest straszona w ten sam sposób. Kobiety na pewno bardziej są straszone tym, że sobie nie poradzą bez faceta, że są dziwkami. Częściej na pewno słyszą niż faceci, że mają kłopoty, że całe wspólne otoczenie jest już nastawione przeciwko nim. I każda osoba, która dostaje takie wiadomości, się martwi i boi, czy ten toksyk po pierwsze ma coś na poparcie swoich dziwacznych tez, po drugie, czy faktycznie narobił takiej opinii, po trzecie, czy jest w stanie spełnić swoje groźby. To są ludzie mocni w gębie. Oni by nie byli toksykami, gdyby byli w stanie coś naprawdę zrobić. Oni straszą. I naprawdę repertuar, zaraz jak usłyszycie, jest bardzo podobny. Tak więc to, że ty słyszysz te same rzeczy, czy tam są do ciebie pisane, te same rzeczy, które zaraz usłyszysz ode mnie, nie świadczy o niczym więcej, jak o tym, że masz do czynienia z toksycznym cieniasem, który nie potrafi nic w życiu swoim zrobić, osiągnąć, zdobyć i utrzymać. Potrafi tylko gadać obrzydliwe rzeczy. Jedyny sposób, w jaki potrafił cię utrzymać przy sobie, to był twój lęk i techniki prania mózgu. I teraz, gdy odeszłaś, będzie histeryzował prawdopodobnie bardzo długo. To może trwać latami. Tak przeciętnie trwa 2 lata. Ale nie wprowadzi w czyn swoich gruźb. To, co oni często robią, to włamywanie się na konta na social mediach, faktycznie. Ja kiedyś siedząc sobie u koleżanki, dostałam BIM z Messengera. I zaglądam i widzę, że koleżanka moja pod jednym swoim postem pyta się mnie, dlaczego? Więc patrzę na przebieg rozmowy, a tam jest napisane z mojego konta, jestem debilką i frajerką. To włamał się mój pierwszy toks. Kiedy jeszcze było GG, to toks mojej znajomej włamywał się jej i robił jej wulgarne opisy, bo to można było zrobić taki krótki opis swojego dnia, czy coś takiego. I on robił jakieś bardzo wulgarne. Także to też jest dosyć częste. Włamywać się wam na konta będą. Pisać SMS-y obrzydliwe będą, pisać maile obrzydliwe będą. Będą starali się wam zepsuć reputację wśród znajomych. Niczego nie doprowadzą do końca. Dobra. Zaczynamy sobie czytać. To do mnie. Otwieram. Oj, nie mogę otworzyć. Lecz swoich podopiecznych, a nie mnie. Bo do momentu, gdy cię, księżniczki, nie poznałem, to nie miałem żadnych problemów. Żadnych firm jebanych i radziłem sobie.
nie radził sobie. Absolutnie. Wszystkie długi, które ja mam, są jego winą, bo mnie po prostu biciem i szantażem przymuszał do pewnych zgód albo niepłacenia czegoś, a sam ma gigantyczne długi. Nie, absolutnie nie powiedziałam, że mam broń palną. Umysłem się bronię. To są jakoś takie wyrwane z kontekstu. Ja fotografowałam to, co przychodziło i nie wiem, w jaki sposób to jest uporządkowane, więc to nie jest jakiś taki ciągły wywód. Ale jak widać, sugerował mi użycie broni na mnie, tak? I nie, on się umysłem broni. Wyobraź sobie, że tak uzbroiłem się, aha, jak nigdy, i nawet jak mi kot wyskoczy na drogę, to napierdalam do niego, do skutku. I absolutnie nie chodzi mi o to, że mam broń palną, tak? Bronię się umysłem. Nie, przegrałaś zgadywankę. Ale dam ci możliwość jeszcze jednej odpowiedzi. Proszę nie zawieść gównianych marionetek, bo jest im kurwa smutno. Pomyśl, a co czujesz? To tylko teatr, a czy kurtyna opadła? Nie, nie opadła. Marionetki nadal są na scenie. Witam, jeszcze żyję i to nawet nieźle. Idziemy do kina, więc chyba nawet świetnie się czuję. Tak jakby mnie to obchodziło, jakbym się o to pytała. Odbierz, szukam konfrontacji. Jaka cisza, no proszę, no bo ja nie odpowiadałam przez ponad rok, tak? I on do mnie wydzwaniał i dostawałam takie SMS-y. Wysyłał mi godziny 13:13, 12:12. Ty cały czas drapiesz mnie w głowę. Nie bądź taka pewna, pani posterunkowej, bo jak się z nią spotykałem, to raczej inaczej mówiła. Pozdro z piekła. Pani 666 telefonów z piekła kurwa nie odbiera. Pewnie śpi, jak zawsze. Nawet były mąż jest takiego zdania, że do jaśnie pani się tak rano nie dzwoni. Odbierz, pilne. Dopiero wróciłam z komendy. Sorry, ale tutaj mam też SMS-y od kogoś innego. Dobra, przeglądamy dalej. Nie bardzo się przygotowałam do tego, czytam wam na żywioł. Ej, Ania, odezwij się, to nie fair, co wyprawiasz, czyli że się nie odzywam, tak? Nie masz odwagi odebrać telefonu. To w ogóle nie chodziło o odwagę, oczywiście. Po prostu nie chciałam z nim rozmawiać, tak? Tak jak mówię, półtora roku. I nie myśl, że ja mam tylko jednego Facebooka, pani Anno Lach. Bo omywał mi się, tak jak mówiłam. Aha, to już czytałam. Dobra, patrzymy dalej. Byłem w Markach na komendzie. Pan policjant się śmiał, że ja taki lovelace, bo tyle kobiet przyjeżdża w mojej sprawie. A widziałaś moją fotkę u nich, jak miałem 19 lat? Pewnie tak, bo wisi u nich na tablicy. I wiesz, że nie zamkną mnie? Ha, 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 ha. Jak mu nie oddam jakieś jego śmieci, to będzie kolejna sprawa na policji, a już jest kilka, już mi kilka spraw założył. Oczywiście to była bzdura, tak? Absolutna. Witaj, jutro zadzwonię. Dobranoc.
Wiedz, że już jestem. Koń z tego teatru i gównianych marionetek. Pozdrawiam. Miał świra w ogóle z tym teatrem i z gównianymi marionetkami. To jest nawiązanie do chłopaków z baraków. Nie wiem, gdzie miałam wiedzieć, że jest, ale cały czas utrzymywał mnie w poczuciu, że on jest gdzieś blisko i mnie obserwuje. Pisał mi na przykład, że mi zwierzęta zdechły, jak, że jestem nieodpowiedzialna, jak kuna zagryzła kury. Także faktycznie chyba mnie obserwował i to czyniło we mnie ogromne spustoszenie, cały czas poczucie zagrożenia. Spałam z pałą pod łóżkiem, z gazem i wyzrywałam się w nocy, bojąc się, że on chodzi po domu, bo mieszkałam sama wtedy w normalnym dobru, w normalnym domu. I to poczucie takiego śledzenia i zastraszenia, tak jak mówię, trwało 1,5 roku. Więc nie jest to nic dziwnego, że wasi robią to samo. Dobra, kolejny pakiet SMS-ów. Papierowy księżyc. Po prostu. To miało być chyba romantyczne z tym papierowym księżycem. Weź lepiej proszki, bo to nie koniec tego, co mam dla ciebie. Nie będziesz mnie niszczyła, jak do tej pory. Bo oczywiście to jest też częsty zarzut. Ty go niszczysz, tak? Nie chcąc z nim być, a jeszcze pociągając go ewentualnie do jakiejś odpowiedzialności za coś, ty go niszczysz po prostu. Jak, nie będziesz mnie niszczyła, jak do tej pory. Odkąd cię poznałem, to mam same długi, a nie mniałem. Nie mniałem. A ty taki... W ogóle prawnik powiedział, że za długi jego firmowe to ja odpowiem. Straszył mnie policją, straszył mnie prawnikiem, twierdził, że pozakładał mi sprawy karne. Przecież nawet spraw karnych się nie da założyć, tak? Tylko się zakłada cywilne. Ale on twierdził, że jego adwokat zakłada mi sprawy karne, w ogóle nie wiadomo o co, o niszczenie go głównie i o jego długi. Zaczynamy zabawę. Sprawdź ostatnie połączenie z moim numerem. Ponad 5 minut. Da się posłuchać, co robisz. Chciałaś mnie pogrzebać, to teraz sama się wygrzeb. I ratuj fundację, bo tylko ona ci została, a wiem, że wisi na włosku. Bawimy się dalej. Ja lubię takie gry, mogę się wykazać inteligencją, a ty tylko desperacją. Powiem ci tyle. Nabierz odwagi na rozmowę. Byłem na policji, mam dla ciebie złe wieści. Będą u ciebie. Brawo pani po szkole. Aha, bo oni mi teraz dupę ratują. Brawo pani po szkole. Ja już jestem prawnie czysty. Teraz ty się tłumacz i wychodź z gówna, bo mi się udało. Pa, pa. Ja nie jestem twój ojciec, ja potrafię się bronić. Brak odwagi na konfrontację? Dalej się zamykaj w swojej bańce. Brawo. Napisz coś chociaż. A może... Śniłaś mi się, martwię się o ciebie. Czy wszystko w porządku? Proszę tylko odbierz. Nie masz odwagi na rozmawianie z trzeźwym. Z trzeźwym nim. Tego było oczywiście o wiele więcej. Czytam wam tylko niektóre. I już słyszycie. Straszenie, że mnie zniszczy prawnie. Chociaż nie miał czym. A on mi wiele zawinił. Ja zeznawałam przeciwko niemu, tak? Straszenie, że koleguję się z policją i że policja jest przeciwko mnie. Straszenie, że jest cały czas gdzieś, że mnie obserwuje, że mnie widzi.
ciągłe żądanie kontaktu, miły, tak? Proszę cię, martwię się o ciebie, zaraz ha, 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 boisz się odebrać telefon z piekła, jakieś gówniane marionetki, jakiś teatr, po prostu wszystko, wszystkie metody, które mogą, które mogłyby coś zdziałać, mogłyby mnie zmusić do kontaktu lub mogłyby mnie przerazić, tak? Po to, żeby odzyskać nade mną kontrolę, dlatego że udawało mu się to przez 4,5 roku i później, gdy przestało, to on na oślep próbował różnych metod. I tak samo jest z waszymi. Dobrze, teraz sobie zajrzymy w maile od innego mojego toksyka, od Bordera. Kurde, Kanta... To znaczy, traktuj drugiego człowieka zawsze jako cel sam w sobie, nigdy jako środek. To jest twoja dewizja. Kłamstwo i hipokryzja. Ten też toksyk zarzucił mi... Aha, to jest niezłe. A skoro już raczyłaś się odezwać, to wyjaśnisz mi może, dlaczego mój telefon miał ustawione przekierowanie do ciebie? Ludzie dzwoniący do mnie nagle mi mówią, że odbiera ktoś z fundacji. W tym roku już, czyli po chyba 2 lata, jak się z nim nie zdawałam, czy 1,5 roku, przysłał mi maila z pretensjami, że używam jego HBO. Nawyzywał mnie, nie wiem, gdzie to teraz jest. Po czym powiedział, że rezygnuje z tego HBO. Aha, to mi przysłał w ogóle w moje urodziny. Że rezygnuje z tego HBO, a zaraz mi przysłał dostęp do swojego Netflixa, bo HBO już nie będziemy mieli, tylko będziemy mieli teraz Netflixa. I życzy mi miłego oglądania. Oczywiście z Robertem. Zrobił sobie podobne zdjęcie, jak Robert miał na Facebooku. I miniaturkę. Mimo, że go miałam zablokowanego, to obsługując Roberta konto, zobaczyłam, że on wyskoczył mu w ogóle w propozycjach znajomych, czy coś takiego. A to znaczy chyba, że go ogląda często. Pisał też do mnie, na początku jak byłam z Robertem, że mogłam mu powiedzieć, żeby zapuścił włosy i założył bloga. To by to zrobił i byśmy byli szczęśliwi i bym sobie nie musiała jakiegoś kurwa innego pierdolonego kutasa szukać. To jest taki bełkot, taki wszystko razem. Kocham cię, nienawidzę cię. Nie mogę bez ciebie żyć, ty pierdolona dziwko. To mniej więcej są takie przekazy. Narzeka mi, że nie może pozmieniać w ogóle swoich haseł, bo ich nie zna i że ja mu pozmieniałam hasła i mam mu to oddać. Napisał do mojej siostry, że on to zgłasza na policję. Że ja się koleguję z hakerem, który mu wszystko w ogóle pozmieniał. I moja siostra do mnie w nocy dzwoniła, co to ma być w ogóle i dlaczego on ją niepokoi, tak? Takimi rzeczami. O, kolejne. Powiedz, do czego używałaś ty TeamViewera na moim kompie i robiłaś to już w lutym, już wtedy zaczynałaś kradzież moich danych. Powiedz, dlaczego w mojej przeglądarce są ślady wyszukiwań hakerskich i logowań na moim komputerze. Właśnie przez ten program. Ta twoja czystość moralna to jakiś żart. I ta twoja odwaga, by zawsze słusznie postępować, czysta hipokryzja. Sobie pozwalasz na wszystko, a tak łatwo innych krytykujesz, poniżasz i oskarżasz. On używał TeamViewera, żeby obsługiwać komputer swojego ojca. Ja nawet nie umiem tego użyć. Pozmieniałaś na blogu jakieś szczegóły, ale to nadal jest moje życie, które kradniesz, toksyczna kobieto. Nie pamiętam, w którym z moich artykułów ukradłam mu życie. Ale ponoć ukradłam. To było coś o Wężysławie. Jakiś fragment powieści opublikowałam i to było, że kradnę mu życie, toksyczna kobieto. Wkrótce chcę przyjechać do Kuligowa, zabrać resztę swoich rzeczy. Ile jeszcze kont na moje dane sobie przywłaszczył twój profesor Atomus? Profesor Atomus to był jeden z mieszkańców normalnego domu, czyli podopieczny, z którym absolutnie nic mnie nie łączyło. Natomiast on uważał, że tutaj patrzę do drugiego komputera na jakieś wiadomości z Messengera od niego,
Ruchaj się, nie przeszkadzam. Ruchaj się z kim, gdzie i kiedy chcesz i niech ci wyjdzie na zdrowie. I to było właśnie o to, że chodziło o to, że ja się rucham z tym profesorem Atomusem. Aha. Ile jeszcze kont na moje dane przywłaszczył sobie twój profesor Atomus? Logując się przy pomocy mojego służbowego telefonu. No kurwa mać, dlaczego to robisz? Znaczy, mój podopieczny, którym się jego zdaniem ruchałam, przy pomocy jego służbowego telefonu przywłaszczał sobie jego konta. I to jest też normalne. Jeśli się rozstajesz z toksykiem, to takie rzeczy są normalne. Naprawdę. Aha, coś mi na blogu strasznie komentował. Aha, obserwuje mnie na moim blogu. Nie będę już się teraz wbijała na tego bloga. Żądał ode mnie, żebym sobie wzięła nasze wspólne zdjęcia, bo on je zaraz zlikwiduje. Ja oczywiście tego nie chciałam. No, wszystkie swoje zdjęcia zabieraj, bo wkrótce je skasuję. Ja mu nic na to nie odpowiadałam. Oczywiście o każdą rzecz, którą miał mi oddać, pisał oddzielnego maila. Ania, przyjechałbym dziś po te rzeczy, okej? Okay? Zapisałem się na terapię. Proszę, wesprzyj mnie na tej drodze i przestańmy być wobec siebie wrodzy. Ja nie byłam wroga. Ja po prostu nie chciałam z nim być już. Nie rozumiem, dlaczego tak na mnie napierdalasz na swoich filmach. Żałuję, że poprosiłem cię o pomoc, ale na pewno nie zwróciłem się o nią do fundacji i nie nazwałem cię hipokrytką. Oczywiście, tak, był taki film. O mailu, w którym wyzywa mnie od hipokrytek, bo prowadząc fundację nie chcę mu pomóc. Próbuję się z tobą umówić na odbiór rzeczy już od dawna, a ty mi to utrudniasz. Nie, ja cały czas byłam w... Tak, cały czas można było odebrać rzeczy, bo w normalnym domu ktoś był, tylko ja się nie chciałam z nim spotkać. I to było to utrudnianie. Czy to jest stalking? Przyjadę w następnym tygodniu w weekend po swoje rzeczy i to będzie ostatni raz, gdy się zobaczymy. Oczywiście ciągnął to jeszcze 2 miesiące. Potrzebuję pomocy dziś. Jest to temat maila. Dzięki za pomocną dłoń, pracownico pewnej fundacji. Nie wspominaj o mnie na swoim blogu w taki sposób, proszę cię. Ja w ogóle o nim na blogu nie pisałam. W ogóle ani słowa. Fajnie byłoby zostać przyjaciółmi albo znajomymi, ale czy ty się przyjaźnisz z ćpunami? Nie. Proste. Dobrze, i tu sobie skończymy na razie. I teraz się zajmiemy wiadomościami do innej dziewczyny, która się zgodziła, żeby je przeczytać. Tak jak było, że ja się rucham z profesorem Animusem, co? Jak Atomusem. To ona się dowiedziała, że ma swój profil na jakiejś tam porno stronie. I ten jej ekspartner przysłał jej linka do jej profilu na pornostronie. I to jest dobre pytanie. Po pierwsze, skoro ją tak kocha, to co on robił na pornostronie? Po drugie, dlaczego uznał, że to jest ona? Bo oczywiście nie była. I tutaj, mistrzu, mistrzu pisze takie rzeczy. Powiedz, że chociaż mnie kochasz, bo znowu nie wstanę do roboty. Chcę, żeby było jak dawniej. Nie mam żadnej motywacji. Mój sens życia się skończył. To tak jak ten mój. Proszę, pomóż mi. Czy tam ci moi. Proszę, pomóż mi, albo odbierz tylko telefon. Zostańmy przyjaciółmi, takie różne. Ten jej ją chyba bardziej kocha nawet niż ci moi mnie kochali. Jedynym moim grzechem jest nieumiarkowanie w jedzeniu i w piciu. U ciebie jest cudzołóstwo, tak? Czyli tak jak u mnie to ruchanie się z podopiecznym.
Nie mów fałszywe i nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Jestem katolikiem, tak mnie wychowano w wierze Boga i matematykę. Żegnaj. Powiedz mi, że mnie kochasz, a kończy się żegnaj. Czyli wszystko, tak? Biedny miś, agresywny miś, to jest koniec, może tego się przestraszysz, że to jest koniec, a może da się ciebie przekonać tym, że ja cię proszę o to, żebyś mi okazała miłość, a może, może się zaczniesz bronić, kiedy ci zarzucę, że się ruchasz, gdzie popadnie, no cokolwiek, bylebyś zwróciła na mnie uwagę i znowu weszła ze mną w jakąś głupią dyskusję. Także nawet Bóg jest po mojej stronie. 10 plag egipskich na ciebie spadnie, cudzołożnico. Sporządziłem różne analizy i statystyki i 63% to twoja wina, moja 37%. To jak według analiz mojego byłego, ja odpowiem za jego długi. W sprawach karnych, które mi założył, tak powiedział jego adwokat. Oczywiście odpowiadam za jego długi, które na mnie wymusił, ale za te, które były na jego nazwisko, nie ma powodu, tak? Jak będziesz to szmato pokazywała na policji, to pokaż całą konwersację. Wiem, że jesteś na tyle zakłamana cudzołożnicą, że wyrywasz z kontekstu i okłamujesz wszystkich wokół. Jesteś diabłem w ludzkiej skórze, żebyś zgniła w czeluściach. Nie robię. Mało tego, krzywonosie. Robisz z siebie ofiarę przez tak krzywonosie, czyli jesteś brzydka. Ja nie znalazłam teraz wspaniałych SMS-ów od Bordera, który prosił mnie, żebyśmy się spotkali, bo się nie rozstaliśmy. Ja nic nie odpowiedziałam, więc dostałam SMS o tym, że mam obwisłe cycki i płaską dupę i że nigdy mnie nie chciał i zawsze się mnie brzydził. Po czym znowu prośby o porozmawianie z nim na spokojnie i o to, żebym nie była wroga. To było tak w jednym takim cyklu, którego teraz nie mogę znaleźć. A więc tutaj tak krzywonosie, oczywiście doczepić się o wygląd, tak? Sprawić przykrość. Sprawić, że dziewczyna poczuje się niepewna. Swojej kobiecości, swojej atrakcyjności. I równocześnie twierdzenie, że ona jest dziwką, cudzołożnicą i po prostu używa tego ciała, tego jakże beznadziejnie niedoskonałego, z płaskim tyłkiem, z obwisłymi cyckami, z krzywym nosem, ze świńskim nosem, do tego, żeby mamić faceta i wyciągać z niego pieniądze. Mało tego, krzywonosie, robisz siebie ofiarę przez całe życie po paprańcu, czy psychiczna, to ja też się dowiadywałam, że jestem psychiczna. O, teraz mi ulżyło, zgniła w środku i obrzydła na zewnątrz. Jak ten facet cię zostanie bez makijażu z rana, to już chyba nigdy nie wróci, bo oczywiście tu oprócz tej porno strony też jest już inny facet i to on jest powodem zerwania, a nie przemoc i alkoholizm, tak? Wszystkie kobiety, z którymi współpracowałam, dowiadywały się, że nie potrafią zarabiać pieniędzy, że są nieodpowiedzialne, że nie zajmą się dziećmi tak jak trzeba, że zostaną zniszczone w sądzie, że ich partner ma bardzo dobrego prawnika, który je zniszczy, że te, które miały dzieci, że zabierze dzieci, że zrobi z ciebie wariatkę. To są takie naprawdę typowe, schematyczne ataki, które się zawsze powtarzają. Nie znam przypadku, gdzie któryś z nich dotrzymałby słowa. Tak jak nie dotrzymywali wam słowa, kiedy z wami byli, tak nie dotrzymają w sprawie tych gruźb. Bo oni są mocni w gębie. Gdyby byli w stanie zrobić coś tak trudnego, jak udowodnienie twojej niepoczytalności, zabranie ci dzieci i zajmowanie się nimi, to w czasie, kiedy byliście razem,
Ten facet też byłby rzetelny. I bylibyście razem dalej. Po prostu. O, teraz jeszcze mi się przypomniał jeden przypadek. Jak to były jednej dziewczyny, która nie utrzymuje kontaktów ze swoją rodziną i z nim, prowadza ich wspólne dziecko do jej rodziny. I opowiada jej, jak dziecko oddaje, o tym, co rodzina o niej mówi. Tak więc te wszystkie szalone zagrywki, to pomyśl, to tak naprawdę nie jest nic nowego. Ty się z nim z jakiegoś powodu rozstałaś. Właśnie z powodu takich porąbanych pomysłów. Tylko teraz on jest w desperacji, bo on dotąd miał nad tobą władzę, robiąc takie rzeczy. Oskarżając cię o jakieś bezsensowne bzdury, atakując cię, strasząc cię twoją bezradnością. On dotąd wygrywał. A teraz masuje atak, w sensie atak musi być zmasowany, bo to przestało mu działać. Więc będzie cię straszył bardziej i obrażał bardziej i poniżał bardziej i prosił bardziej. Będzie wszystko robił bardziej, ale będzie robił cały czas to samo, co robił. Nigdy nie zrobi niczego naprawdę na poważnie. Tego się nie bój. I pamiętaj, nie jesteś sama z czymś takim. Wszystkie dziewczyny, które odchodzą od toksa, mają to samo. Mają pierdyliard takich wiadomości. Ja wam przeczytałam ułamki tego, co dostawałam i co inne dziewczyny dostawały. Przecież tak jak mówię, zazwyczaj to trwa do 2 lat. Rok, 2 lata. Tak będzie. A potem się odczepi w końcu. Zapraszam na tajną grupę, która jest przy naszej fundacji, prowadzoną przez Ewelinę, Kobiety po przejściach. Będę was dodawać. Grupa jest anonimowa, tak, jest w sensie tajna, dlatego, że wiele z was może być śledzonych przez waszych połowaprańców. Dlatego im mniej wiedzą, tym lepiej. I pamiętaj, da się z tego wyjść, mnóstwo dziewczyn wyszło, ty też wyjdziesz. Nie dzieje się nic dziwnego. Znaczy, to jest dziwne samo w sobie bardzo. Ale to zawsze tak wygląda. Dziękuję.